Dobry wieczór. Mam takie poczucie, jakby całe moje życie prowadziło do tego momentu. Że wrócę do korzeni, a przez korzenie mam na myśli moje pierwsze doświadczenie z grami From Software i Dark Souls i tyle anegdot, tyle historii. Dobry wieczór. Drodzy, gramy dzisiaj długo, ale radośni. Tak, tym razem będziemy mieli licznik śmierci. Wystarczy, że wcisnę jeden przycisk, żebyście widzieli, że zginąłem. Teraz pojawiło się pytanie, jaki build? No więc spróbuję wam powiedzieć, co chciałbym osiągnąć, a wy pomożecie mi to osiągnąć. Zgoda? Oczywiście, że chciałbym grać Rysławem. I chciałbym mieć wielki miecz. Ale chciałbym mieć możliwości magiczne. To znaczy chciałbym mieć jakąś szkołę magii, czy to będzie piromancja, czy to będą heksy. Na razie ja spróbuję dostosować, przepraszam. Na razie zróbmy bliżej Rysława. Podejrzany Karim, klasyczna Zena, wielkie bagno. No to już najbliżej. Czy ja mam brać w takim razie piromanty, czy ja, no bo piromantą to ja się mogę stać, a ja chciałbym zacząć na hardkorze, na przykład bandytą. Dawaj człowieka znikąd i robisz po swojemu. On nie ma obniżonych staców, nie? On ma po prostu równo rozłożone. Dobra, gramy człowiekiem znikąd. Będzie śmieszniej. Robię to dla was, bo nie dla siebie. Jedziemy. This is your fate. Siema, Eniu. No tak, nie mam żadnego sprzętu. A nie, mam. Co to jest? Rękojeść prostego miecza. Och. Och. O, mam słabiutki mieczek. Pierwszy save. Witamy w Dark Souls, everybody. Nie. Zbieraliśmy. Faka you! O! Faka you! Nie, ja nie wiem, jakim czadem musiałbym być, żeby go pokonać tą klingą. Weź tarczę. Zgadzam się generalnie. Wow! Brrr! Oszczędzę wam Genua. So that was a fucking lie. To jest jedna z rzeczy, których nie potrafię w ogóle w tej grze, czyli kopniaka. Dobra, nauczyłem się. Nie wiem, jak to się stało. Nigdy nie potrafiłem tego zrobić. Kopniaka zrobisz tylko wtedy, kiedy nie jest potrzebny. Tak! Tomasz, Boże, to są słowa z mojego eseju. Dobra, tego nie pamiętałem. Ach, no tu będzie mój umierający przyjaciel. Oh, you. Hollow. I'll die soon. Oscar. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. To są słowa, które naprawdę nie są czym gadaniem. One mówią, co mam zrobić. Here, take this. An Estus flask. And thank you. Oskarze, Oskarze, nie umieraj. Poduszę. Patrzcie, umiem już kopać. Widzicie? Kopnę w ściankę. Kopnę w ścianę. Kurwa, kopnę w ścianę. O. What the f- Kawabanga, bitch! O, umarł. Oh!
i nic nie widzę. Piękna kamera. Jestem martwy. Kurwa. Myślałem, że zdejmę tego bossa. Ale coś nie siadło, no coś nie siadło. No przecież powinienem potężny damage mu zadać. Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy z 1,50 m. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Dawaj, Marek, to już się kameruje! O kurwa, rzeczywiście! Masakra! No przecież jako tak nie pokonam, no! Ale spróbuję, dla was. No ja pier... Dobra, nie pokonałem go za pierwszym razem, ale teraz się zrehabilitowałem. A zrehabilitowałem się, ponieważ nie zadałem mu żadnego damage skacząc z góry. Okej, przepraszam, 8 punktów życia mu zabrałem, bo spadłem mu na głowę. Ale całkiem. Nie sądziłem, że da się tak. Czuję, dobrze się czuję, w sensie czuję spokój, siku mi się chce. In the ancient legends, it is stated that one day an undead shall be chosen. Ta muzyka. Tak, tu mamy cmentarz. I tu będzie gorąco generalnie. Tak, robimy na razie long run. O nie. Miecz dwuręczny, ale to już dobrze. Gdzie tu było zejście? O wow, krwotok wewnętrzny. Nie najlepiej. O wow, szybko poszło. O! Tu! Uff, udało się. Faka you, mister! A masz! Ale będzie cheese, ale będzie... Nie, to... Myślę to... Nie, chyba jednak nie. O, on tu wszedł! Fuck! Oni tu weszli! Tego nie było w skrypcie. Czy ja dobrze schodzę? Jezus Maria, ja już umieram. To był bardzo zły pomysł. Kto wpadł na ten pomysł, żebym tu zszedł? To był fatalny pomysł. To był tragiczny, zły pomysł. Aha, ja na to wpadłem, no to źle. Ale czy ja w ogóle jestem tu, gdzie miałem być? Przecież to nie jest to miejsce! Przecież to nie tutaj jest ta... Ja źle poszedłem. Ja pamiętam, że tu były jakieś schody i było zejście na dół po schodach. A ukryte za drzewem, god damn it. O, pani. Ona jest tu się wzmacnia, ja wiem, to jest moja ulubiona waifu. To nie był mój plan. Zatopione Anor Londo, czy tam nowe Anor Londo tam dalej jest? A nie, to jest nowe Anor Londo już całe. O, tu chilluje sobie, zobaczcie. Ładny chill. Tak, Filipie, on chilluje. W naszych stronach nazywa się to jednak bycie martwym. Muzyka historii. No spójrzcie, jak byście to nazwali? Patrzcie na to. Dobra. W długą. I... Po prostu w długą. Gdzie to było? To było dalej. Gdzie to było? Czy to było wyżej? Czy to było bliżej? Come on! Czy to było tu? Czy to było tu? Czy to było tam? Niżej! Mam zejść z powrotem niżej? Nie tutaj! No. Z
Spoko, wyjdę stąd. Kurwa, prawie. Tu, gdzie pokazuję, powinno być właśnie to. Jest, mamy to. Mamy to, kochani. Teraz powrót. Kurwa, chciałem dobrze. To był fast travel, tak? To był fast travel. Nie to chciałem zrobić, ale... Dobra, idziemy, kochani. Idziemy do piekła. O kurwa. Zaraz jak się pojawią czarni rycerze. Wicho in the game. Proszę. Już, dupa na wierzchu, ale... Proszę, jaka kolczuga. Uff. Zweihanda! 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 Ragdoll jest piękny w tej rzeczywiście, patrz na to. Patrzcie na Zweihander. Albo nie, sparuję ich. Pokażę wam, że już umiem parować. Nieźle, nie? Czy ja pokonam czarnego rycerza bez flaszek za pierwszym podejściem? Nie wiem. Ale warto się przekonać. O ty, panie. O ty. Chuju złoty. Fuck! Leżysz. Peace. To oznacza pokój. Ale to będę chyba lamił zaraz. No, to się skończyło, babci sranie. No. Ruszamy. W takim razie, teraz już gramy naprawdę. Teraz już naprawdę. Trzeba zwiększyć. Rozpal, panie! Kurwa. Przecież ja straciłem życie. Dobra, trzymajcie kciuki. Robię suicide fucking run. Dobiegnę tam i wrócę tutaj. O, jestem bliżej, nice. Dobra, już jest bliżej. Ja prawdopodobnie mogę sobie podnieść teraz jeszcze stację. Kup klucz. Kurde. Dobra, kupię klucz. A może nie jest do tego potrzebne człowieczeństwo? Nie, wydaje mi się, że jest. Tak. Dokładnie tak. Tutaj jest przecież mój ten... bonfire. O ile się nie mylę. Tylko muszę kopnąć. Albo i nie. Tak, musi to być to. No i to jest właśnie to, jak pięknie łączą się lokacje. O kurde, nie. Okej, sobie kopnąłem drabinę. Schowaj tą pałę, kurwiarzu. Mano a mano, skurwysynu. Ale mi ja pierdolę. Ale byłem przekonany, że go załatwię. Byłem przekonany, że go załatwię od tak. Ten kurwa. Trzepię przy ścianie, a tu proszę, pojawiłem się od razu, mnie wyniuchał.
Znaczy, tarcza to się w ogóle nie bardzo przyda, nie? Muszę go pokonać. Jaki kurczad. O! Ruszył w blokach startowych. Nie! Kurwa! Kurwa, chciałem zeskoczyć na niego, no. Chciałem zeskoczyć. Opa, opa. Och, nie tu schody. Prawie. Kolego. Na chama. Ja pier... Posadził mnie. No, po prostu damy radę. Nie kozacz, dobra. Udało się. Gramy. Popatrzcie, co tu jest. To jest pięknie. Nie myślałem, że ja przy pierwszym streamie trafię do dorzecza Darkroot, kochani. I dla wszystkich tych z was, którzy jeszcze nie widzieli tego nigdy, którzy nie widzieli Dark Souls, chcę, żebyście zobaczyli. Zrobię to na moment. Spójrzcie na to. Tam była Hydra, a teraz Tam będzie bonfire, ale tutaj... Tarcza z wzorem trawy. Pytanie, czy nie powinienem tutaj rozpalić też tego ogniska? Wydaje mi się, że tak, bo ono się przyda. Tylko najpierw muszę odwrócić pustkę. Nie. Okej. Okay. Tu mam skrót. Tutaj. A wiem. Wyjadę Firelink Shrine. Wyjadę Firelink Shrine. Bodajże. Faktycznie nie Firelink Shrine. Firelink? Wydawało mi się, że Firelink, ale nie. Nie, to nie jest Firelink Shrine. To nie jest kurwa Firelink Shrine. Nie ma sensu, żebym tu szedł, bo... Mogę z jednym spróbować, tak? Bo mam... Idź! Kurwa, bo ci dobrze idzie. Już pamiętam, jak było, jak grałem w Polma. Idź, bo ci dobrze idzie. Graj! Możesz ty kurwa. Fucking Drake. Mam nadzieję, że go pokonam. Musicie mi wytłumaczyć, gdzie był skrót. Przez most czy bez mostu? Nie od razu. Tu w lewo. Tu, gdzie stoję, za tym smokiem w lewo. Czy dobrze rozumiem? Dobrze. Ślisko tutaj, tak by the way. Mają niskie agro, na szczęście. Ojej, o tym zapomniałem. O nie, o Boże, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w grze. To jest nieprawdopodobne. Stary niedźwiedź mocno śpi. Nie mogłem się powstrzymać.
Come on! O, ten już jest trzeźwy. Wy sobie popatrzcie na smoka, ja sobie naleję wody. A nie, na tym etapie po prostu lepiej przebiec. Póki nie wykonuję ataku. Zróbmy jakiś progres, powiedział Adam. A Filip miał świadomość, że znalazł się w lokacji, do której trafił po jakichś 25 godzinach gry, kiedy grał za pierwszym razem. To nie to. A co tam jest? O nie. Jakbym teraz walnął Blighttown, tam jest Blighttown. Tam jest, proszę państwa, Blighttown. I teraz warto wrócić. Dobra, robimy progres. Czy idziemy do Taurusa? Tak też myślę, że do Taurusa. Mogę go kopnąć. O! O! Dajesz, Rysław. I will cheese you! O kurwa, jest blisko. Najpierw skok tygrysa. Ups, chyba mnie trafił. Flestus, dawaj Estusa! Zapomniałem, że nie mamy Estusa pod ręką. Ja... On sięgnął do kieszeni, bo... zamiast użyć... Znalazłem okienko czasowe, żeby użyć fleszki Estusa. A okazało się, że mam żywicę cały czas wybraną. Weteran gra, proszę cię. O mój Boże! O mój Boże! To jest właśnie on. Ah, hello. You don't look hollow. Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. Chciałem to pokazać wszystkim, którzy nigdy nie widzieli tego wcześniej. Nie pamiętam, czy on do połowy? Od połowy? Muszę sobie przypomnieć. Odetnij mu... Nie no... Trzeba będzie mu uszczelić ogon, a nie odciąć, z tego co pamiętam. Czy dobrze rozumiem, że my po prostu szyjemy teraz w ogon? I tak w najlepsze? Czy dobrze rozumiem, że tak sobie mam stanąć tutaj i szyć w ogon? Ja nigdy tego nie zrobiłem. A teraz trzeba poczekać. Czy on z drugiej strony się... Łops! Trzeba z drugiej strony. Wal w końcówkę ogona, okej. Okay. Nie! No, takie łatwe to. Czy można wstrzymać oddech? Kurwa, no nie no. Teraz będzie łatwiej. Zaraz się spierdolę, strzejąc z tego łuku. Weszło! Aż strzeliłem jedno na wiwat.
Właśnie było. Proszę, zmaterializował się w mojej dupie. A nie da się zabić tego. Nie da się zabić tego. Nie no, podniosłem miecz. Miecz mam. Ten w ogóle skąd on przylazł? Co zawodnik? Czy to będzie miniboss zaraz? Nie pamiętam. Tak, będzie miniboss. Znienawidzony przeze mnie. Płoniesz. Ej, ja go załatwię, on się spali sam. Tam jest Andre 3000. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Tu był zjazd. Tu jest skrót do Filing Shrine. Tak. Pamiętam. A czy to jest ta winda, gdzie się wyskakuje w trakcie? Chyba tak. O nie, nienawidzę go. Szybko poszło. Ja wiem, co on później zrobi, bo to jest chyba on. Czyli zostawić go. Zostawię, bo ten quest jest fajny. Dobra. Skoczyłem. Nie wiem, co się stało, ale nie mogłem się poruszyć w ogóle. A, nie ma go już. O Jezu, jak dobrze. Chociaż tyle. Spoko, użyję teraz smoczego miecza. No kurwa, no to jest damage, no. Leżysz, kurwa. Jak ja bym wiedział, że mogę taki damage zadawać, to bym pokonał ich za pierwszym razem. Naprawdę. Szkoda, że tego nie wiedziałem, bo wtedy byłoby to całkiem epickie. No to jest po prostu z palcem w dupie.
Szkoda, że nie wiedziałem. Z kością wrócę. No, powiem wam, że zrobiliśmy potężny progres w ciągu jednego streama. Ja myślę, potrzebowałem jakieś 20 godzin do tego, żeby dojść do tego punktu. No, ale fakt faktem, był to też mój pierwszy Souls-like. The fuck? Nauczy gestu. No co? A to jest sens w ogóle kupować? Nie, bo on... To nie jest na sztuki. Tylko nie ma sensu tego kupować, póki... Kup sobie, póki masz duszę. Mogłem kupić. Podejmiemy decyzję, co zrobimy z Lutrekiem na kolejnym streamie i zaczniemy od ankiety. Załóż spodnie. Kochani, to i nie sądziłem, że taki progres zrobimy w tak krótkim czasie. Dobranoc, dobranoc, drodzy.